Twoją siostrę trzeba ogarnąć, to jest pewne, nie? Przez całe życie. Siema chłopaki, co robicie? O, mama. Ja mam trochę ciężki dzień dzisiaj, w ogóle już mam siły do niej. Mogę was o coś prosić? Oczywiście. Tak? A macie tak chwilę, macie, co nie? No mamy chwilę. Zaraz się chwilę. Położę odpocząć trochę, co nie? Weźcie jej tak trochę dajcie popalić, co nie? Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku w końcu mścimy się na tej pieprzonej... Ej, siostry. Dokładnie, tutaj więcej słów nie trzeba po prostu używać. Mścimy się po prostu na niej, mamy pełne zezwolenie. I mamy od mamy Dredziarza, czyli mamy zezwolenie. Tak, mamy pełne zezwolenie na to, żeby zrobić jej pod górę. Także, no cóż, to takich sytuacji po prostu puszcza płatem, takie sytuacje się po prostu wykorzystuje. Dlatego jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jak widzisz tam w moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż najszybciej do więcej tego się kanału w Polsce, a my postaramy się z całego serduszka zniszczyć tej... Wieczór, tak, dokładnie. Zapraszamy państwa do oglądania. Co tam młoda kurwa, Sixnina? Dobra, młoda, bo mamy sprawę do ciebie. Dobra. Młoda, sprawę mamy do ciebie. Co chodzi? Źle ostatnio gadaliśmy. Źle rozmawialiśmy ostatnio i chcieliśmy, wiesz, wejść na nowe tory, chać i po prostu się z tobą... Zakonflować bardziej. Zaczęcywać muzyki, czy mi będzie się przeszkadzać? Nie, po prostu chcieliśmy rozpocząć inaczej naszą wspólną tutaj przygodę. Powiem ci tak, twoja starsza no, jest taka przymulona. Nie oszukujmy się, nie pozwala ci ani grać, nie pozwala ani nie realizować. No jest przymulona, no nie powiem, że nie. No dobrze mówicie. No, to może byśmy się zabawili. Gdybyś chciała lecieć na imprezę, zrobimy jakieś fajne party na to. O, jakiś melarzyk. No słuchaj, chcieliśmy wspólnie po prostu się napić w sumie dzisiaj. Jak już jesteś, no to wykorzystamy to, że jesteś i będziemy mogli razem się zabawić na to. Nie będziesz siedzieć sama i słuchać muzyki przez telefon, no bez przesady. A głośniki... Trzeba zapomnieć o tych smutkach, co się wydarzyło wcześniej. No ile złego tak, się wydarzyło. Dokładnie, trzeba no, się no, rozluźnić. Ile złego się wydarzyło, no? A nam? No dobra. Dobra, no to co? Może być? No dobra. Dobra, okej. To mamy stronę? Okej, boomer! Dobra, lecimy. Daj mi sobie pomysł, jak zrobić jej zaufanie. Jej dasz poprowadzić auto. W sensie na drodze normalnej, tylko tutaj na mojej. Na terenie można jej dać. No tak, to jest droga wewnętrzna, więc tutaj się nikt nie może przyczepić. Nie dawało jeszcze. To jest normalnie dozwolone takie coś. Ale tutaj na naszym... Nie trzeba mieć prawka. Musimy jej dać. I zdobędziemy tak zaufanie. Tak podjechała nam i wcześniej prowadziła sama samochód. No to tym bardziej, stary. Pierwszy raz w życiu. Dobry pomysł. Tak, później możemy powiedzieć, że się napijemy coś tam, ale, tak. Ale zmienimy ten, o, ten trunek. Jak już damy ten samochód. Czy fajnie obiecywać jakiś kurwa? Że później ludzie przyjeżdżają, że będzie impreza duża. Tak. Wypieprzamy matkę do apartamentu. Że tutaj melarz będzie. No. I że wszystko zrobimy tak, żeby ani ma się nie dowiedziała, ani nikt. Zamknięta. To ugadane. Wyszła. Młoda, czekaliśmy na ciebie, bo mamy dla ciebie super limitowaną ofertę. W zasadzie to zajebistą ofertę. Nie chcesz się karnąć kurą? Wiesz, pojeździć sobie tutaj przed domem coś. Spróbować. Wiem, że nie prowadziłaś. Pouczyć się troszkę. Pouczyć się troszeczkę. To byłby twój pierwszy raz, nie? Coś tak... Dlaczego wy chcecie mi dać auto w ogóle? No bo mamy tu fajny teren, jest gdzie jeździć. Słuchaj, źle zaczęliśmy, bo ja po prostu chcę naprawić te błędy, które zrobiłem. Nie śmiej się, naprawdę chcę się z tobą zakumplować. To jest coś dziwnego tutaj, coś mi śmierdzi tutaj. Co ci śmierdzi? Po prostu jedziemy do sklepu, mamy tutaj fajne drogi. Jak wyjedziesz na drogę, no to nic ci się nie stanie, my będziemy cię trochę tam kontrolować, ale ogólnie tak ty prowadzisz. No. Ja? Ty prowadzisz. Ty nie. Dajemy ci kluczyki, zresztą co to mamy kombinować, dajemy ci kluczyki i jedziesz po prostu. Chcemy, aby... Chciałabyś się przejechać? Chciałabym. Dobra, no możemy w sumie pojechać, mogę pojechać. Chcemy, aby ten pierwszy raz był w dobrym towarzystwie i na dobrych drogach, nie? W odpowiednich drogach, w odpowiednim towarzystwie i tak, żeby nikomu się nic nie stało. No dobra, to ale teraz jedziemy od razu. Tak, od dobra, razu. To jedziemy. No dobra, okej. Okay. Maja będzie jeździć. Ale wy nie lecicie ze mną w kurki. Nie, dawaj. Wszystko czeka już na ciebie. Przejedziemy się, już raz, czeka na ciebie. Muszę zbadać teren. Nie ma co tu badać, wsiadaj i jedziemy. Nie ma co przedłużać, dzisiaj szykuje się naprawdę kozacka impreza, dobra, nie? No to jak... Nie wiesz, jak prowadzić, nie? Czy wiesz? Może wiem, może nie. Wytłumaczyć ci? Tak. Dobra, słuchaj, wciśnij hamulec. Tak, muszę znieść. Proszę.
wciśnij hamulec. Gdzie to jest? Po lewej stronie masz hamulec. Aha. Ej, ale w tych laczkach to tak ciężko ci trochę będzie, nie? Nie! Po lewej stronie masz hamulec. Dobra, może ja ci wytłumaczę po prostu poza kamerami, bo to troszeczkę zajmie. I ruszamy. I lecimy. Dobra, wciśnij gaz. Jezu Maja, uważaj, lewo, lewo trochę. Dobra, lecisz. No i elegancko. No, tylko uważaj na drogi. Kierowca, urodzony tak, kierowca. Tutaj urodzony driver, jest do przodu, cieszy się. Tak. Ja wolę tak chyba się. Dobra. Pamiętajcie, zamknijmy pasy w prawo, prawo. No dobra, dobrze ci idzie, ładnie skręcę. Oj, sorry. Hamulec, no dobra, no i zajebiście, no i przyspiesz sobie trochę. Dobra, nie, 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 nie tak mocno, dobra, no to jedziemy do przodu i co? Jedziemy po alko, trzeba się napić, no nie możemy tak przedłużać. No nie będziemy tak czekać, lecimy do sklepu, lecimy. Dobry alkohol, dobra zabawa, nie ma co zlekać, co? My jasne, to dobrze pewnie, nie dobra. Co, co jarasz się młoda? Jasne. Dobra, jedziemy. To przyspieszaj, jedź szybciej i nie pieprz głupot. Dobra, jedziemy, stoisz. Kaszka! Nie no, powiem wam, że cieszy super, się? Sztos, dziękuję, w ogóle nie spoko. Spodziewałam się. Ale tego. Powiem, że dobrze, dobrze ci szła, naprawdę. No, powiem ci, że... Bajka. No, no ja też się zdziwiłam. Jestem z ciebie dumny, nie? Że tak dobrze sobie poradziłem. Ty, słuchaj, nie będziesz nam robić przypału, my wyjdziemy, zaopatrzymy się. Jakie alko chcesz? Wódeczka? Wybieraj. Whisky? No, z nami nie wejdziesz, bo taki przypał lekki, nie? Wybierzcie nami... co najlepsze. Wszystko co najlepsze? Tak. Wszystko co najlepsze. Tak. No, dobra. Dla ciebie? Dla ziomalki pewnie, tak, zawsze. Dobra, lecimy. Nie wiem, jakby chłopaki, ale mam zajebisty pomysł. Tutaj widziałem automat z CBD, także kupimy i niby blanta prawdziwego, a w rzeczywistości damy jej CBD, to jest po pierwsze. Po drugie, weźmiemy, kupimy wódkę, najemy pomocy. Także powiemy jej, że po prostu daliśmy jej wódkę, a tak naprawdę damy jej octu się napić, także zaczynamy zabawę i będziemy lecieć coraz grubiej, także będzie miała totalnie słyszony wieczór. Już zdobyliśmy jej zaufanie, ona wszystko łyka jak pelikan. Ona już łyka, ona już tak naprawdę nie. Jeszcze te cringe'owe teksty takie rzucam do niej. Tak udaje takiego totalnego idiotę udajesz. Takiego pozera, tak, proszę. Takiego dziada udaje, że... Chce się przyjechać do domu, chce się przyjechać. Tak specjalnie udaje najgorszego z możliwych dziadów, żeby po prostu zdobyć jej zaufanie. No i co? Powiedz mi jeszcze, że jak przyjedzie dużo ludzi, przyjedzie mnóstwo ludzi, żeby taka impreza... Tak, dokładnie. Najlepsza impreza, na jakiej była. Wódeczka, ocet, podmieniamy. Uda, ocet, moja siostrzyczka nie wie, na co się pisze. Nie wie, na co się pisze, bo ona tam chyba zejdzie na zawał, jak weźmie łyka tego octu. No, to co? Teraz CBD. Ale się wkurzy. Już gotowego blancika? No gotowego blancika. Gotowego takiego. Powiem, że jest to California Haze. No, że mieliśmy przygotowane. California. Dobra, to co? To którego? Wybierz mi może jakiegoś, nie wiem, jest ananasowy? Albo jakiś truskawkowy, czy coś? Dobra, to weźmiemy jej może tego z pomarańcza. Amnezja, jest to sprawa, wiecie, o co chodzi. Tylko wyjmij to z tego. Lepszy towar. Wyjmij to z tego, bo się skapnie, że to jest CBD. Prawda, że palacze. To. Nie żadnym podrobem. Tak. Dobra, dawaj, kurzymy tego blanta. No. Palimy, chłopaki, zanim dojedziemy tam na miejsce, to trzeba się trochę zrelaksować. Dobrze, no. Bo mamy kierowcę teraz, nie? Mamy teraz kierowcę. Teraz prowadzić, nie? Nauczyliśmy cię, to nie jest tak, że cię nauczyliśmy. To amnezja, nie? A, stary. Elegancki. Klepie mocno? Ale ładny zapach, o Jezu. Zapaszki to ładne. A dasz? Bucha? Chociaż? Co? Ty dasz bucha? Daj mi, przecież. Albo, nie. No nie wiem, czuję coś. Nie. Jak to nie? No nie. Dlaczego? Nie będziesz palić, no. Nie będziesz palić, tak. Możemy, ja tu w ogóle z wami przyjechała. My możemy, ty nie możesz. Możesz, macie jakieś picie? No kupiliśmy. No mamy. Przecież kupiliśmy, ale zaraz w ogóle jak ty, jak wy się zachowujecie? Jak się żomy, niby, mordeczki. Ale dobry towar, czuć, pokaż. No nie dostaniesz, no, przykro mi, ale jest w naszych rękach i nie będziesz palić. Na pewno nie przyna. Dranie, pieprzone. Jakie dranie? Dranie jesteście! Kupiliśmy ci pół litra, zaraz się zadowolisz czymś innym, no. Ale mnie to nie interesuje. Nie możesz mieszać faz, za młoda jesteś. A, nie będziesz takich rzeczy. Napij się na spokojnie tylko i... Właśnie. Zdenerwowano na was, ale nie rozmawiam z wami, jestem obrażona. Dobra imprezka. Dobra imprezka będzie, wiesz, na ludzi przyjdzie? Dobra. Będzie ludzi? Celebryci z całej Polski się zjeżdżają, żeby do nas przyjechać. Może jeszcze Gordon Ramsay, który miał przyjechać... Ale posłuchaj, specjalnie. Nawet po Gordona Ramsaya zadzwonimy, żeby ci śniadanie robił. Tylko się uspokój, bo dzisiaj mamy chill out i musimy po prostu się zrelaksować, zapalić. Ha, wy zrelaksowani, a ja mam być zdenerwowana. Dobra, dawaj mi. Dobra, nie narzekaj. Dobra, nie słuchajcie. Dobra. Idę do auta. No i jedź do auta. Nie pyskuj. Ja chciałem jej powiedzieć, że teraz, że ogólnie jej mamy nie będzie w domu, nie? Bo nie powiedzieliśmy jej chyba tego. Ty, ale jak ona się wkurzyła w ogóle, nie? Strasznie. Ona ma teraz załamkę psychiczną. Że nie może zajarać. Z półki mu naraz usiadła. Jakby wiedziała, że to... Podobało jej się strasznie. Jakby wiedziała, że to nie jest, że to jest CBD, to tak... Jakby wiedziała, że to sobie to palcie, ja mam to gdzie. To było takie CBD, kurwa, CBD! Dobra, wracamy. Wracamy, nie? No. Ja się bym zdenerwowali.
Że co? Co? Nie, 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 stój! Ej, stój! Ej, 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 ej! Stój! Wysiadasz w tym momencie z auta. Ale nie, dobra. W tym momencie z auta. Wychodzisz z auta. Ej, 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 stój! Jesteś chora, niepoważna. Parking, dobra, wszystko już. Dobra! Zabijać, wyłaź stąd! Boże. Idę, przesadzasz to? Nie daliśmy ci i od razu chcesz się wyżywać na innych? Chcesz stracić życie? Wiecie, a jakby ci się coś stało? Ty jesteś normalna? Dobra. Skończyłam z wami temat. Ale co, stałoby ci się coś i co narobiłabyś problemu wszystkim, nie tylko sobie. Byłaś stąd. Zakładaj te laszki i wychodź z tego auta. To jest niepoważne. No to jest chore, stary. Jak ty jej robisz podgórkę, to ona też sobie zrobi. Dobra młoda, ale zanim napijemy się razem, no to musisz przejść chrzest, bo wiesz, ty jesteś młody. Co ty w ogóle do mnie mówisz? Każdy młody musi taki coś przejść, taki chrzest. Słuchaj, jesteście nienormalni? Przed tym jak się napijesz, musisz niestety, przykro mi bardzo. Ty się leczcie na głowę! Ale nawet nie wiesz co chcemy ci powiedzieć. Idziesz do liceum w pierwszej klasie, masz kocenie, tak? No to jest też taki chrzest, taki po prostu, tylko troszeczkę słabszy, nie? W inny sposób. Jesteście niepoważni. Dobra, słuchaj, nie narzekaj. Ja mówię normalnie, bo zaraz będzie impreza, zaraz przyjeżdżają ludzie. Nie mamy co. Bo inaczej cię nie puścimy na imprezę. Chcesz na imprezę czy nie? To lepiej teraz niż jak przyjadą oni, tak? Słuchaj, zostajesz dobra, na dworzu. Dobra, zostajesz na dworzu, ściągaj bluzę. Aha, ja mam ściągnąć bluzę. Tak, masz ściągnąć bluzę i 5 minut na dworzu. 5 minut. Dobra, zostajesz 5 minut na dworzu, spuszczamy cię do domu. A później flaszką się ogrzejesz, tak? To robimy. Musisz się ogrzać. Dobra, dawaj. Wtedy damy ci flaszkę. Jak będzie ci tak zimno, żeby się nią ogrzać. Ile mam tu tak stać? 5 minut. 5 minut. I dajemy ci flachę w łapę, ogrzewasz się i to jest taki mały chrzest dla ciebie. Dzięki za dobra. Bluzę. Lecimy do domu. 5 minut, nie? Chyba nie będziemy jej trzymać tylko 5 minut. Ja myślę o godzince. Ale co ty myślałeś? Przecież wiadomo, że będziemy ją trzymać więcej. Może zmądrzeje, może w końcu stwierdzi, że... co tak się patrzysz, Wielka? Robimy zemstę na tej małej gówniarze. Tak. Ona jest nieokiełznana i robi sobie samowolkę. Pewnie się cieszysz, co? To i przed domem. Największa zemsta by była, jakby nic nie było. No i nie ma jej, jest na dworze. Stoi na dworze, chciałaby tutaj. No to całą noc tam jest. W samej koszulce stoi. No i całą noc tam jest. Nie, jakby całą noc by, to by zapalenia płuc. No bo to jesteś właśnie taka zawista, nienawiścią masz kipi. Nienawiścią masz kipi. Słuchaj, daj spokój. Ona pyta do Szczecina, to ona w samej koszulce powinna iść z buta. Dobra, to pojedzie. Pojedzie, spokojnie, wróci do domu. Ona nie sobie tylko stać. Ale my też ją jakoś ona musi tutaj po prostu wiedzieć, że źle robi. Musi się w końcu opamiętać i zrobić jej po prostu nauczkę. No. Natomiast 20 minut. 20 minut? Majka! Jak tam ci idzie? Co wy w ogóle odpalacie? Budeczka już się mrozi! Czy wolisz taką cieplejszą? Jaką wolisz? Zimna czy ciepła? Nie, 20 minut teraz jest stoisz! Tylko 20 minut! 5 minut. Dobra, będzie godzina! Zluzuj! Zluzuj! Będzie hardkorowy melanż i musi być hardkorowy test. Słuchaj, musimy cię przygotować na najmocniejszy melanż, jaki w ogóle kiedykolwiek przeżyjesz w swoim życiu. Takiego melanżu to ty nigdy na oczy nie widziałaś. Dobra, bez człowieku, jesteś żałosny. Żałosny jest? Dobra, jeszcze 40 minut, mała. Nie ma opcji. Dasz radę, a taki melanż będzie. No to gdzie pójdziesz? Gdzie pójdziesz, do lasu? Gdzie chcesz iść, może się wybierz jeszcze na grzyby. Swoje umiejętności harcerskie teraz pokażesz, ognisko rozpali. Dobra, poczekaj jeszcze chwilę i wódeczka już na ciebie czeka. To jest... Już mnie to f***. Jeszcze troszkę! 11 minut! A zobacz co na ciebie czeka, zobacz! Zobacz co tu mamy, widzisz? Nie wpuszczaj jej, zanim się świecie. Będziemy pić, będziemy pić, będziemy ale, bawić się. Ale powiem ci, że ta zemsta jest zajebista. Nie zabieraj. 15 minut! Gdzie Olga już sobie żartów nie lubisz, wystarczy, jak została na dole. Nie. Dobra, 15 minut i bawimy się do rana. Na. Bawimy się do rana. Na. Dobra. Taka budeczka. 15 minut! 15 minut! Dobra, się nie nauczy, ale czemu nie spróbować? Czemu nie spróbować i czemu nie zrobić takiej kary? Na pewno w tym miejscu już nie będzie chciała robić takich rzeczy. Jezu, ona zaraz się popłaczy. Dobra, 15 minut i cię wpuszczamy. 15 minut już minęło, nie? Zapraszamy panią Bogu. Wow, co ty robisz? Jak ty się zachowujesz? Zostawiasz szóstkę na zimnym dworze! Dobra, zamykamy drzwi. Prawdziwe się rodzeństwo. Teraz brat, teraz chcesz wywołać jakiekolwiek współczucie. Jeszcze rano mnie wyzywałaś. Co do mnie powiedziałaś? Co ja jestem? Co do mnie rano powiedziałaś? Dobra, weź. Dobra, nie do młoda, wyluzuj, przeszłaś stres. Zaraz napijemy wódeczki, wyluzuj. Będzie wszystko dobrze, no. Zimno. Już wszystko polane. Dobra. Ej, coś, bo
tak! No zaraz wódeczką się rozgrzeje! Masz krótką kurtunię, tutaj masz, proszę bardzo, i idealnie. Widać, że się kochają zabić, no. Już się rozgrzałaś, nie masz do nas urazy? Nie miej takiego focha, no, zasadne. Ale mu każdy musi mieć chrzest, każdy. On też miał chrzest. Nie wiem, czy ktoś... On jadł pokrzywy. Jadł pokrzywy, no. Z keczupem. Z keczupem po prostu. Cały ten stawek przeszedłem. Łaził po tych pokrzywach, zbierał je własnymi rękami. A nieważne. To co, wódeczkę polejemy, co? My pójdziemy przygotować wódeczkę dla ciebie. Zajebista wódeczka. Nachlejesz się i robimy imprezę. Bo ludzie będą. To się dopiero rozpędzi. Godzina, dwie i spadają tutaj tacy celebryci, jakich nigdy w życiu nie widziałeś na oczy. Będzie miało. Nie będziemy wylewać wódeczki, bo to szkoda. Szkoda tracić materiały. Chyba na pewno się napije. W każdym razie, jak ona się napije tego octu, to... W sumie ocet nie jest taki zły. No dla ciebie nie jest, nie. Dla mnie na przykład to jest, wiesz... Ale to też na zdrowie taką szklaneczkę. Śmierć w cieszy, ja nienawidzę. A ją z butów. Ja nienawidzę zapachu octu. No to co? Miłego picia. Odsłuch. Ale ją wykręci, a tak się wkurzy. Już tak suszyło, tak chciałam się napić. Nie wiem, a tutaj takie sceny. Do końca. No na pewno ją rozgrzeje. No ja tego zapachu nie cierpię. Dobra, idziemy stąd. Idziemy. Ja ciebie. Masz, żebyś się trochę rozkoślała, rozumiem. Znaczy, może i w tej polej, co? No nie wiem, jak polać. No ja nie będę tego lać, ty. Dobrze. Do pobity potrzebujesz? Nie trzeba. Aż taka ostra zawodniczka z ciebie? Ale to dobrze, to mi się podoba, taka zawodniczka. To dawaj, lecisz, nie? Dobra, masz na rozgrzewkę. Jeśli chodzi o wódeczkę, wydaje mi się, że nie jest taka zła. Nie jest taka zła, może być. No tak. Będziemy coś nawet. A wy? My na razie nie będziemy mieszać. My spokojnie. My spokojnie. Nie chcemy na razie mieszać, zaraz przyjdą ludzie. Trochę nam się w głowie zawirowało na spokojnie. Ty jeszcze nic tutaj nie kombinowałaś, to także na dawaj, na zdrówko. Ale widać, że chcesz się rozgrzać. Dobra, to pijemy. Twoje zdrowie. Na moje, na kogo? Logiczne, no i... A co to jest? Proszę cię, chodź. Co to ma być? No dostałeś alkohol. Co to w ogóle jest? No, wy żarty sobie ze mnie robicie? Ale to jest wódka, to jest... Co to ma być? Co ale to nie jest? Do szklanki, jak to jest? Co ty tak, jak ty się zachowujesz? No, wyleć ci to na głowę! Renata to jest, żeby wasze zachowiały. Tak mnie, które oszukujecie, zabijacie ale mnie. Ale o co ci chodzi? Przecież dostałaś alkohol, jeszcze ci mało? Ty naprawdę... Co to jest? Ty naprawdę tobie już usiadło. Renata, ty jesteś... A to jest dlatego, że to jest bardzo dobra wódka. To jest bardzo dobra wódka. I ona tak wchodzi, tak? Gówno jakieś w ogóle. No to spróbuj i zobacz, jak ona się rozgrzeje. Nie, wypij to może, co? To wypij, ona cię rozgrzeje. Nie, weź to ode mnie, nie będę tego piła. To jest normalna wódka, no mówię ci. Kłamiesz. Tak, jesteś mądry, to się napij tego, proszę. Proszę, no. No dobra, trzymaj. Ogarniamy ci tutaj imprezę i w ogóle, a ty tak się zachowujesz w stosunku do nas. Byś się wstydziła. Byś się po prostu wstydziła. To jest normalna wódka, no. Czego ty nie rozumiesz? Patrz. Nie rozumiem w ogóle. Ty widzisz? Widzisz? Na zdrowie. I patrz, jak go wykrzywiło. Normalna wódeczka, dobra. Co ty wziąłeś tylko do buzi i myślisz, że to tak odczujesz? Ten... Jeszcze rano dzisiaj zerowałaś prawie całą szklankę. Teraz masz, nie możesz napić drinka. A. Pół szklanki to prawie. To nie jest wódka. No jest wódka, no. To nie jest. No mówię ci, że jest wódka. Walnij. No pachnie trochę tak, nie wiem, tak spirytusowo i w ogóle, no... Ale no... No dawaj, no kurde, niedługo będą ludzie, dobra, no trzeba się troszeczkę wprawić. Dobra, jak nie chcesz pić, to jak nie. Jak pić, to nie. Nie musisz. W sumie racja. Stawiamy cię z tym samym, musisz to przekalkulować, przemyśleć swoje zachowanie. Jak się napić, to się napij. My już czekamy na gości. Władczynie? Stary, jest już na takim ciśnieniu, że ja bym nawet już ocet pił z tego, z tych wrażeń, z tych nerwów. Pa. Stary, ale ty co się śmiesz, sam wypiłeś, możliwym, jak ty to robisz? Bardzo dobre. No, widzę, że grubo lecisz, to co? Jeszcze może na jedną nóżkę? Jakieś oszustwo! Nie, no wypiłaś już dwa. Nie wypiłam! No jak nie wypiłaś? Wypiłaś dwa co najmniej. Dobra, weź, nie gadaj głupot, wiem, że chcesz się napić dzisiaj. Dawaj, nie gadaj głupot. No nie oszukujemy, no zaraz cię trzaśnie, no dawaj, no. I bardzo dobrze. To jest zawodniczka, to jest zawodniczka. Dobra, na środek przeczyszczając. Gdzie macie ten lek przeczyszczający? Zaraz będzie. Masz to, Wiolka. Gdzie masz lek przeczyszczający? Ale dobra, sobie ja tam mieszam ocet,
tylko środek przeczyszczający. Satysfakcjonuje potem się zobraza? Nie, w sensie nie chodzi o satysfakcję, tylko chodzi o karę. Mam nadzieję, że potem zmądrzeje. Co ty robisz? Jesteś w normie. Jak? Bez przesady. Bierzesz coś, przesadź, żeby nie będę słychać. Nie można marnować materiału. Większa nauczka na końcu życia, nie? Jak ci wódeczka smakuje? No powiem wam, że może być, ale mnie brzuch boli, jakaś dziwna jest. Poczekaj, jak... To może kanapeczkę zjedz, wiesz? Bo musisz... No, zagrać. Musisz, bo ty tak na sucho to jesz, to... Znaczy pijesz... My już zjedliśmy, trochę też się nie ukrywam. Napiliśmy. Ludzie będą za 30 minut, także... Ale co to za nastawienie? Tak, myślałam i sobie zrobiłam ci kanapeczkę, żeby ci lepiej było się pić. Pyszną, spróbuj. Na razie alkohol odstawiamy na bok. Co to takie? Proszę sobie zjeść kanapeczkę. Musimy o ciebie zadbać, bo jesteś najmłodsza i musisz być pod naszym tutaj, pod naszą opieką. Także kamerzysta. Przepraszam, że byłam dla ciebie taka niemiła. Zrobiłam ci przeprosić na kanapeczkę, jutro obiadek dostaniesz. Spoko, nic tam nie ukryliśmy. No dobra, no niech wam będzie. No także zjedz sobie. Zjedzimy się teraz. Będzie coraz lepiej. Tą kanapeczkę to samo. Ty nie dostaniesz. Dobra. Dobra, nie? Mhm. No, super. Bardzo się cieszymy. Wszyscy się zaraz cieszymy. Ludzie przyjadą, to będzie, wiesz, będzie siła, żeby potańczyć troszkę. No, zaraz móc zapuszczamy na fula i lecimy. Jak będziesz chciała, to ja ci jeszcze jedną zrobię bardzo chętnie. Dobra, wystarczy jedna. Na pewno? Mhm. Ona taka mała, jest to jej jedna kanapka chyba wystarczy. Ja się czuję, ja muszę do łazienki. To pewnie od tej wódki, wiesz? No dużo wypiłaś, no. No na brzuchu, no, tak nie szal. No co się rzygać chce chyba, nie? Jak rzygać? Musisz teraz rzygać? My niby mieliśmy jej zrobić podkurkę, ale jak ona się dowie, że nie ma tej imprezy, gdzie by mieli takie piekło? Mogliśmy otworzyć okno, zanim tam weszło. Jak tam? No co, no źle się czuję. Gdzie tam w ogóle impreza? No... Miała być, tak? Już są w drodze wszyscy, już niedługo... Ale ty taka zaspana, zmarnowana, na pewno jesteś pewna? No mieli przyjść, ale tak? Ale to celebryci z Warszawy jadą, dlatego. Nie jest tak, no. Psiu. Żeby tu się dostać, to jest, no, nie wiem, 5 minut? Ale chcę, żeby szybciej przyszli, tak? I czemu? Oni już jadą, trochę na zadupu mieszkamy, nie? Czy dobra, czekajcie, przyjdziemy. Halo? Nie macie dobre 40 minut. Co ty sobie wyobrażasz? Że co? Że ty sobie będziesz siedzieć tyle czasu w kiblu i nic z tym nie zrobimy? To ty imprezy nie masz. Nie ma imprezy. Nie. Jak to nie ma imprezy? No nie ma imprezy. Jak to? No nie ma, normalnie nie miało ma. Miało być! Źle się czuję. Ja siedzisz się, w kiblu. Ja się dobrze czuję. Jak się dobrze ja czuję? Ja mogę tańczyć, ja mogę wszystko. Nic nie możesz. Siedzisz w kiblu, odwołaliśmy. Ile można jak czekać na ciebie? Jak to odwołaliście? Jak to zrobię? Jak ty to normalnie, zrobiłeś? No co, przelazł na się żółty. Ja cię oszukałem? Tak! Nie, nie oszukałem. Ty też mnie oszukałeś i ty też! No nie! Siedziałaś tyle czasu w kiblu. Siedziałaś w kiblu, odwołaliśmy. Siedziałaś w kiblu, to odwołaliśmy, no co? Weź, jesteś żałośni! Co żałośni? Weź odejdź, człowieku! Weź, ty jesteś w ogóle... Jesteś nieobliczalny! Ty jesteś nienormalny! Ty siedziałaś prawie godzinę w kiblu, no to stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Źle się czujesz, no to odwołaliśmy ja się dobrze czuję, ile razy mogę do ciebie mówić. Jak się dobrze czujesz? Dobra, dobrze się idź się połóż, idź się połóż. Ty się lepiej połóż. Bo widzę, że też tobie coś już na głowę ten, nie może, tak już. Może prywatną imprezę sobie zrobiłaś tam w kiblu, co? No ale jasne, a ty się nie odzywaj do mnie, bo ty też jesteś dobry, zdenerwowałeś mnie. Wszyscy mnie zdenerwowaliście, wykorzystaliście mnie. Widzicie, czy nie wykorzystaliśmy? Ze wszystkim mnie wykorzystaliście, jesteście niemożliwi, żałośni. Gdzieś jeszcze jedną nie dotykaj mnie, to twoja sprawka też. Co? No, pewnie dałaś coś do tej kanapki. Jest normalna. I tak była niedobra. Ta kanapka ohydna, żałosne, to jest wszystko. No chodź, dobra, idziemy spać. Ty sobie spać. Idziemy spać. O, ja cię zaprowadzę. Nie, nie rób. Chodź do mnie. Odejdź, odejdź, odejdź. Chodź się przytulimy. Nie, bądź taka, no się chodź. Przytulimy. Pójdziemy do nas na pokoju. Już się tak nie denerwuj, się nie denerwuj. Zostaw mnie, nie rozmawiam z wami. Chodź, idziemy spać. No. Jezu, ja muszę do łazienki. Ja muszę pierwszy. Nie, no. Ojej, jak co się dzieje? Ja nie tak... mówię. Ale poczekaj, ja też muszę do toalety. Nie! Też muszę iść do toalety. Nie, dobra, bo się zesra tutaj. Nie, weź, bo się zesra. Ja nie będę tego sprzątać. Będziesz to sprzątać. Nie będę tego sprzątać.
Daj, weź! Dawaj, Ostatnia prosta, ostatnia prosta. Nie, serio, wpuść ją. O Boże, chyba ja teraz muszę. Debilu! Bo ona się zesra. Wiolka! To będzie ostatnia prosta, obiecuję ci. U góry będzie wolna, dobra. Dobra, już się złama, daj. Musiałam. Ty byś to sprzątał wtedy. Już przegięcie mi piekło gotowaliśmy. Ale to ty zasłużyła, nie? Nie robimy tego. Każdy taką... musi mieć jakąś nauczkę za swoje błędy. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się stało, dziecko? Chyba jeszcze ten alkohol jest troszkę, bo takie... Nieżywa jesteś, co? Co wy zrobiliście mi? Ja taka nieżywa jest. Co ty zrobiłeś? Czekaj, bo trzeba pobudkę zrobić, stawaj! Co ty zrobiłeś? Jesteś niepoważny! Ja jestem, mam wodę w uszach! Wodę w uszach masz? Zostaw mnie! Jesteś niepoważny, jestem cała mokra! Dobra, dlaczego to zrobiłeś? Nie dotykaj mnie! Nie pyskuj, bo jeszcze raz dostaniesz. Dlaczego nauczka za twoje zachowanie. W ogóle mokre teraz jest wszystko. Dobra, nie ma sprawy. Dlaczego ty mnie oblałeś? Jutro wstajesz o szóstej. Chyba zwariowałeś. Pakujesz walizę i wracasz do Szczecina. Oblałeś mnie, jestem cała mokra, jak ja wyglądam w ogóle. Nikt od wody nie umarł. Spałam. Nikt od wody nie umarł. Spałaś? Miała być impreza, no i coś nam nie wyszło dzisiaj z tą imprezą niestety. Ale może następnym razem. Tak, następnym razem na pewno się uda. Mamy, chcesz teraz do mamy? Ale przed chwilą jeszcze rano mamę wyzywałaś i powiedziałaś, że jest taka zła, tragiczna, niedobra, najgorsza na świecie. Teraz chcesz do niej iść? Nie. Bo mamie jej bardzo się smutno zrobiło, jak się tak zachowywałaś kilka dni i uciekłaś ze Szczecina do Warszawy. Jak się teraz z tym czujesz? Przyjdzie. Teraz mamę potrzebujesz. Zawołam mamę, obudzę ją i mam nadzieję, że ma jakąś tam nauczkę. Na pewno. Na pewno. Naprawdę się musiałam ubrać, co jest, budzicie ubrałaś mnie w się? Nocy, tak, no, co jest grane? To jest grane. Chyba się udało. Potrzebuję twojej pomocy, potrzebuję teraz twojej miłości. Chcę do mamy, No co teraz, jak się czujesz? Będziesz już tak robić, jak robiłaś? Co? Nie. Następnym razem może zrobimy jedno. Denerwowali mnie. Denerwowali cię, no. To fajnie? Smakuje ta wódka i te papierosy? Nie, to było niedobre. Niedobre. Czyli imprezowanie nie jest takie fajne chyba jak się wydawało. No i co? No, teraz? Nie chcę wracać do domu. Do domu chcesz wracać. No dobrze, to wrócimy do domu, no. Okej? Okay? Mhm. Będziesz grzeczna? Mhm. I nie będziesz tak już więcej robić mamie? Nie będę. No dobrze. Jaki piękny mówię. Spać już. Chodź Maja, już spać, już idziemy i pomagamy, tak? No to chodź. Chcesz to... Piękne mamy. Co? No nic, no chyba dostała nauczkę. Mi się też wydaje. Dobra, zakończ film. Drodzy widzowie, taki sam czerwony przyświecie na to, tam na dole. No i polecam bardzo cieplutko i gorąco ośrodek wychowawczy u Kamusia.